wróci pan kiedyś na, do Canal Plus? Bo pojawiły się takie informacje, jak wyrzucano Jacka Okieńczyca. No, jak go zwalniano. Tak, były takie informacje. No, ja też się śmieję, że znowu ktoś tam moim nazwiskiem szermuje. A były prowadzone rozmowy? Nie. Nie było żadnych rozmów. Z pewnością kiedyś, czy ja może myślałem, żeby powrócić, ale do tej samej rzeki się nie wchodzi. Nie wiem, to wszystko zależy od kontekstu, od sytuacji. Natomiast Canal Plus no, jest teraz, myślę, że w ciągu kilku miesięcy przed poważnym wyzwaniem. To jest fuzja z platformą N, ze sportem. Więc nie wiem, jak to wszystko będzie układane. Oczywiście nigdy nie należy mówić nigdy, ale kanał no, potrzebuje w tej chwili, znaczy na nowa platforma, jaka powstanie, będzie to bardzo duże wyzwanie. Proszę zwrócić uwagę, że dochodzi do tak silnej pozycji, silnej oferty piłkarskiej. Liga Mistrzów, Liga Europejska, to już jest kosmos. W 2004 roku w finale Mistrzostw Europy usiadł za mikrofonem pan Szpakowski, Mielcarski. To był eksperyment, który się udał, pana zdaniem? Myślę, że tak, ponieważ to nie ma... To jest głośny eksperyment, bo wtedy cała Polska zastanawiała się, jak to będzie wyglądało. Ludzie dzwonili do mnie z Przeglądu Sportowego, inni, nawet wiceprezes Gaweł pytał, to kto komentuje? Wszyscy żyli tym takim niezdrowym podnieceniem. To ja stwierdziłem, że tak, że niczemu to nie zaszkodzi. A widziałem już, zwłaszcza stacje latynoskie, gdzie 5-6 komentuje. Dziś mi to nie przeszkadzało. Przynajmniej ktoś powie, bo dzisiaj czasami mnie to denerwuje, jak widzę jakiś wpis na Wikipedii, Janusz Basaj, człowiek, który zawiesił Szpakowskiego. Otóż nie, człowiek, który zakładał Canal Plus, Orange Sport, który ma inne sukcesy, który też wprowadził 3 komentatorów. Ja bym się tego nie bał. Grzesiek Mielcarski taki ma timing, czuje tak wspaniale swego kolegę na stanowisku, że to jemu to nie przeszkadzało. Szpak zrobił wielkie entree, takie bardzo przygotowany był, zrobił atmosferę, ale mi się udało sprzedać bramkę, 1-0 dla mnie. Nie, mówiąc poważnie, nie czuję żadnych wyrzutów z tego powodu. A w ogóle dla mnie to było doświadczenie dość ciekawe, które spowodowało to, że dzisiaj mówię, to budzi różne opinie. Pamiętajmy, że to był 2004 rok. Jesteśmy tuż po aferze Rywina, odchodzi prezes Kwiatkowski, więc nagle w telewizji zaczyna się do mnie strzelać za węgla, tak? Za węgła. Bo to jego Kwiatkowski. Nie liczyło się to, że mnie ściągnął jako fachowca, jako człowieka, który zbudował Canal Plus, tylko to jest człowiek, który ściągnął Kwiatkowski. Zaczęła się jazda. Dlatego po igrzyskach w Atenach podałem się do dymisji. Jedna z lepszych decyzji życiowych i święty spokój. Maciej Wański zrobiłby to lepiej? To jest człowiek, którego akurat pan wymyślił. Tak, i tak. Rzeczywiście ja myślę, że... na meczach Herty, z Hertą i tak dalej, był rzeczywiście obiecującym dziennikarzem. Ale dziś pan mówi, wolałbym, żeby za bardzo nie ryczał, co mu się zdarza. Też. No, to jest tak, że jest parę kanonów, jeśli chodzi o komentowanie meczów, czy polskich klubów, czy reprezentacji Polski. To jest umiejętność budowania napięcia, gra głosem. Ale nie każdy jest Szpakowskim, czy nawet Tomkiem Zimochem, który tam swoje szaleństwa w radiu przeprowadza. A tutaj w przypadku Maćka jest, myślę, że nadużywa tego. Poza tym nie powinien słuchać Szpakowskiego, który mówi, no tak, ty będziesz moim następcą. To śmieszne, bo nie ma następców, bo to jest tak, że przyszły szef sportu może mieć jakąś kompletnie inną wizję, albo zrobi jakiś transfer, nie wiem, ściągnie Mateusza Borka, który tam już powinien od pewnego czasu według mnie być takim numerem jeden w telewizji. Dzisiaj z nim rozmawiałem, mówi, że go nie chcą na Woronicza. Myślę, że nie chcą, bo gdyby chcieli, to by go poprosili. To jest kwestia taka mocno personalna. Jak go Włodek Szaranowicz nie widzi jako dyrektor, no to nie. No to trudno, żeby przed prezes Braun powiedział, panie Włodku, proszę tego przyjąć, a tego nie. Więc tutaj jest tego typu sprawa. Myślę, że w tym wszystkim trochę odwagi brakuje. To są... Ja nie wiem, ja mam kolegów i nie mam kolegów. Nie wiem, czy mam kolegów w zawodzie, ale staram się być bezwzględny. Nauczyłem się tego w Przeglądzie Sportowym. Kiedyś zostałem kierownikiem działu i gdzieś trzeba było pojechać na jakiś reportaż. No i kolega, który starszy jest ode mnie 15 lat, mówi, nie, ja pojadę, zrobię. Ja mówię, nie pojedziesz. A dlaczego ten młody? Bo zrobi to lepiej.